Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana się w kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na odcinek z pewnym, moi drodzy, Jupiterem, jak już to widzicie po miniaturce, no to jest to, moi drodzy, Tori i dzisiaj wraz z Torim zrobimy sobie wielki quiz wiedzy o Brawl Stars, moi drodzy, wielki quiz wiedzy o Brawl Stars z Torim, zobaczcie jak to wygląda, jeżeli chcielibyście kolejny taki odcinek z innym YouTuberem, to po pierwsze, piszcie w komentarzach wasze pytania, moi drodzy, bo to był quiz nietworzony przeze mnie, więc ja na niego będę odpowiadał i Tori będzie na niego odpowiadał, nie ja to tworzyłem, tylko tym jak moi drodzy, który jest adminem na Discordzie. Więc jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, piszcie w komentarzach jakieś pytania do tego quizu oraz napiszcie z jakim youtuberem byście chcieli taki odcinek. No jeżeli taki materiał wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, jest to bardzo ważne, bo nigdy takiego czegoś nie robiłem. Więc nie wiem, czy wam się podoba, czy nie, więc zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na drugi kanał, wpadajcie również na mojego Instagrama i przechodzimy już do filmu. Siemanko, siemanko, witam wszystkich widzów, pandy tutaj oczywiście Torii, widzowie, zobaczcie, jak mam piękne przebranko. Zostawcie za to łapeczkę w górę dla pandy pod tym filmem to na kolejnym odcinku, jak mnie zaprosi, przebiorę się jeszcze za coś lepszego, więc to zależy od was, lajkujcie. No ale dobra, lecimy sobie z quizem, zobaczmy, co my tutaj mamy za pytanka. Kto pierwszy wbił 50 kapucharków? O kurcze, to nie jest łatwe, A ja ostatnio sprawdzałem to tak jakoś, nie wiem, z miesiąc temu, tylko już nie pamiętam dobrze. A nie ma tu pandy w odpowiedziach? Chyba nie. No to ja zaznaczyłbym, że... Już myślę, że to była era Ekłaka, albo Gia, Albo Ekwak, ale dałbym Ekłaka Więc jak coś to będzie moja odpowiedź, dobra Lecimy sobie niżej, kolejne pytanko A, Ekwak, to jest odpowiedź, ej no to dobrze No to widzicie, to na razie mam punkcik To pierwszy wbił 50 tysięcy pucharków Dobra, tutaj od razu tak, Luna odpada On na 100% nie był pierwszy Hyra, on zaczął znaczy, znaczy na pewno już wtedy grał i był w topce Ale wydaje mi się, że on tak nie puszował wtedy mocno JVGX, on był dobry Ale on zawsze wbijał jakoś wysokie rangi A niekoniecznie pucharki, tak mi się wydaje, więc ja Ekłaka, nawet jeżeli dobrze pamiętam to Ekłak, nie wiem czy to był film 50k, czy tam 40k, czy 60k, bo już nie wiem ile on tam wtedy wbijał, ale on wrzucił taki film, który zrobił dużo wyświetleń i to w krótkim czasie i to jest właśnie chyba ten film z 50k, więc daje Ekłaka jest to dobra odpowiedź, więc bardzo... Co mamy dalej? Jaka jest największa ranga pandy? Myślę, że... czekajcie, czy w wbił kiedyś 35 jakąś? Kolefcia, myślę, że nie. Ja bym tutaj dał 32, chociaż panda to jest świr Brawl bo on już długo gra, mógł wbić jakoś, ale dobra, daję tutaj 32 odpowiedź, co będziemy mieli, uwaga, ma 35, kurde, chyba na 8-bitowcu, dobrze kojarzę? Niestety nie zgadłem, no szkoda. Fajnie, moi drodzy, lecimy sobie dalej, jaka jest najwyższa ranga pandy, no to tutaj bardzo łatwe, 35 na edbicie, moi drodzy, więc no, free punkcik dla mnie tak naprawdę. Lecimy dalej, ile legend jest w Brawl Stars? Oj, teraz się to pozmieniało, przecież doszedł i Cordelius, dobra, ja sobie policzę. Cordelius, Serge, Kit, Spike, Sandy, oprócz tego Mac, Crow i Leon. Wychodzi mi 8, więc 8 to musi być dobra odpowiedź. 7, nie, skam, skam. Powinna być dobra odpowiedź 8, pewnie Kita nie liczyli. Ile legend jest w Besie? Dobra, no to sobie możemy w sumie na szybko, moi drodzy, policzyć. Kita myślę, że on jeszcze nie liczy, no bo nie wyszedł. Dopiero wychodzi w styczniu, więc tak. Moi drodzy, mam tak, Search Cordylius, dwie, dwie nowe, moi drodzy. Następnie mamy y, Leona, Spyka, Kruka, to już mam 5, y, Mandy, nie, nie Mandy, co ja gadam w ogóle, Sandy, o to mi chodziło, i Meg, to już mam, moi drodzy, 7. No i coś jeszcze, tutaj zapomniałem. Chyba nie, chyba 7, mój drodzy Dobra, no to zaznaczam 7. Jest to dobra odpowiedź, więc bardzo. E, dobra, lecimy sobie dalej. Za ile Star można było kupić Megaboksa? Za 1500, jednego, a dwa za 3000. Więc myślę, że tutaj będzie 1500 odpowiedź i to jest dobra odpowiedź. Let's go. Nie jestem aż taki słaby w tego brawla w sensie teoretycznie, bo ja praktycznie jak gram, to jestem. Za ile Star można było kupić Boxa? E, 3000, 2200, 1500. Dobra, jak dobrze pamiętam, to za Star Points można było kupić kupować 500 na Big Boxa i 1500 na Mega Boxa, więc wydaje mi się, że d 1500 jest to moi drodzy poprawną odpowiedź, więc lecimy sobie do kolejnego pytania. Ile czerwonych rank ma panda, czyli 30? O kurczę, aż tak dużo ich ma? No nie wiem, tutaj będzie totalny strzał. E, daję dyszkę. Obstawiam że 10. Uwaga, uwaga, 15 ma ty. Co za zadymiasz? Ile czerwonych rang ma panda? No tutaj szczerze mówiąc, nie jestem w stanie to zliczyć, bo nie wiem, tam jest bull, Charlie, Colette, Colt. Spike, TIG, Barley No nie policzę tego, nie policzę tego nie, nie mam zielonego pojęcia Myślę, że bardziej 12 albo 15 Niech będzie 15, czyli ta większa Odpowiedź jest to moi drodzy prawidłowa Odpowiedź, bardzo dobrze, ej chyba bez Stracenia żadnego punktu na razie, więc Dobra, lecimy dalej, ile obecnie Mamy zadymiaczy w grze, no i teraz nie wiem z czym Liczycie, nie, no ale Kurczę, ciężko powiedzieć, który to jest moment, bo Teraz po tym update'cie to nawet jest więcej, ale ja myślę, że 74 bym tutaj zaznaczył, największą liczbę I 73 to jest dobry Odpowiedź. No to było ciężkie takie pytanie, bo nie wiadomo o który okres dokładnie chodzi, nie? Idzie mi dobrze. Nie wiem, jak poszło Torego, wy to widzicie na bieżąco, ale, ale nie wiem, jak poszło Toremu. Dobra, ile obecnie mamy zadmiarzy w grze? No to, moi drodzy, jak to nagrywamy, to jeszcze nie ma Miko, więc ja bym tutaj dał 73, więc jest to, moi drodzy, poprawna odpowiedź, więc bardzo fajnie. Ehm, dobra, kto jest pierwszy pod względem pucharków na świecie? Aktualnie Fizik. Fizik jest aktualnie drugi, jest Wicim, a trzeci Hyra. Okej, okay. sprawdzamy, czy Fizik to jest dobra odpowiedź, let's go, kolejny punkcik dla mnie. Następnie Brawl Quiz, moi drodzy, kto jest pierwszy pod względem pucharków na świecie? Nie sprawdzam za bardzo tej topki, ale fizyk tam był drugi, który wbił 100 koła i tam później wbijał dalej, Hyra już nie, więc wydaje mi się, że Fizik czy jest to dobra odpowiedź? Jest to dobra odpowiedź, więc bardzo fajnie. Co będzie kolejne? Szybko sobie sprawdzamy. Jak nazywa się postać za 30 poziom karnetu w obecnym sezonie? Charlie, tak, to, to takie dosyć łatwe pytanko. No i to jest dobra odpowiedź. Punktujemy. To mi się podoba, widzowie. Jak nazywa się postać za 30 poziom karnetu w obecnym sezonie? Kordyliusz Wendy, Charlie Buster, bardzo łatwe pytanko moi drodzy, to oczywiście Charlie, bo jeszcze nie wyszedł Bro Pass z kitem, więc wiadomo, że Charlie moi drodzy z, jak... z jakiego kraju jest firma Supercell? Z Finlandii, dokładniej to Helsinki, więc to też myślę, że będzie dobrze, tak jest, ale lecę no normalnie, powiem wam Z jakiego kraju jest firma Supercell? No i tutaj będzie to Finlandia, Finlandia moi drodzy, w ogóle tutaj Kanda napisała, nie Kanada, więc błąd Tutaj tym kach, alo, tym jak co ty robisz. Więc Finlandia, Finlandia, oczywiście, moi drodzy, jest to na pewno dobra odpowiedź. Tak jest, lecimy dalej. Za ile złotych można kupić 170 gemów? Za 40. Czekajcie, za 49. Kurde, to jest też tutaj takie podchwytliwe. Za 59? Ej, bo ja nie wiem. No dobra, ja bym zaznaczył tutaj za. <laughs> to będzie zła odpowiedź, jak nic jak nią zaznaczę. 59,99. Tak, dobra, let's go! Bo wiem, że teraz podwyższyli. Jakiś czas temu jeszcze była niższa, nie? E, więc spoko. Za ile złotych możemy kupić 170 gemów? Oj, ja nie kupuję tak często gemów, więc nie wiem, ale strzelałbym, że albo C albo B, czyli albo 49,99, albo 47,99. Kurczę, coś mnie tak korci, żeby dać na 47,99, taka trochę nietypowa cena, więc zaznaczę to C, zobaczymy, czy jest dobrze. Niestety nie, 60 zł kosztuje 170 gemów, o kurde, dobra, to nawet nie wiedziałem tak szczerze. Dobra, ile osób maksymalnie może być w klubie? No teraz to 30, kiedyś była stówka, nie, więc 30 zaznaczam i to jest dobra odpowiedź, no to musiała być dobra odpowiedź. W klubie, no tutaj bardzo proste 130, chociaż się to zmieniało. Kiedyś było 100, potem chyba było 50, teraz jest 30, ale no teraz 30, więc 30 zaznaczamy, jest to dobra odpowiedź. Następnie. Ile gemów kosztuje karnet w Brawl 170 czy 169? Teraz trzeba się zastanowić. 169 bym zaznaczył. Eee, tak, dobrze. Teraz jeszcze 169, ale od kolejnej aktualizacji już będzie tylko za prawdziwe pieniążki. Ile gemów kosztuje karnet w Besie? No i tutaj jest to 169 gemów, więc też bardzo łatwe pytanko. Jest to dobra odpowiedź, moi drodzy, więc lecimy dalej. Eee, za ile błyskotek możemy kupić skina rycerz duch Franka. Za błyskotek ile? Rycerz duch Frank? On kosztuje normalnie 149 gemów, więc 5000 błyskotek. Dobrze mówię? Tak, let's go! No rozpędzam się, widzowie, rozpędzam się. Za ile błyskotek możemy kupić skina rycerz ducha Frank? Za ile błyskotek? Okej, okay, dobra, bo myślałem, że gemów. No to tak, skiny za błyskotki są za 12.5 albo 5, no to od razu od, odwalam, odwalamy odrzucamy opcję B oraz D, no i 2500 to są takie słabsze skiny, 5000 to już ten lepszy rycerz ducha Frank, mam tego skina, on jest fajnie pozmieniany, jest super cel więc to jest na 100% moim zdaniem 5 koła, zaznaczam to i mamy oczywiście dobrą odpowiedź. Więc... Dajcie mi tu kolejne pytanko, ile dziennie możemy wybić wybi star dropów? 3, to jest dobra odpowiedź, tak, to jest dobra odpowiedź, tak szybko odpowiadam, że to jest automat wizowy, więc lecimy sobie dalej, ile dziennie możemy wybić star dropów? No, i tutaj chyba nie chodzi mu o event, bo nawet nie ma takiej odpowiedzi, więc myślę, że 3 i jest to oczywiście dobra odpowiedź. W, w którym roku wyszła Beta Brawl Stars 2017? Tak, let's go! Let's go, moi drodzy, dobra. W którym roku wyszła Beta Brawl Stars? Też bardzo łatwe pytanko dla mnie, bo gram od samego początku, czyli od bety, i jest to rok 2017, a dokładniej nawet czerwiec 2017 roku. I jest to, moi drodzy, poprawna odpowiedź. Następnie. Ile jest epickich postaci w Brawl Stars? No i tutaj niestety już wpadka ewidentna. Nie będę ich liczył wszystkich, bo i tak pewnie którąś pominę. Nie wiem, czy też liczymy w ogóle już ze zmianami rzadkości, tak jak to było ostatnio. Ale po prostu strzelam na 14. I dobrze trafiam! Let's go! Nigdy się nie daje największej, ani najmniejszej liczby, jak strzelacie po środku. Więc mogło być albo 14, albo 15. I mi się akurat fartło, kozacko. Ile jest epickich postaci w Besie? Oj, tutaj Wam moi drodzy nie powiem, czekajcie, mo mogę to na szybko policzyć. Nie wiem, Bibi, na Nani, e co tam jeszcze jest? Edgar, Pamka, e Co tam jeszcze jest, moi drodzy? Edgar, Pamka, Nani, e Kurde, to jest Q, dobra, to mam 5. Nie, na tak nie policzę, widzę, nie przypomnę sobie tak tak szczerze. Ciężko, ciężko jest, nie dobra, strzelam, że 14, niech będzie 14, moi drodzy. Zgadłem, ej, dobra, nice, dobra, to fajnie, moi drodzy. Dobra, kto wygrał Mistrzostwa Świata w 2019 roku? cholewcia Wtedy jeszcze się tak esportem nie interesowałem, powiem szczerze. Będzie to albo Nowa Esports, albo Zeta. Ja bym tutaj Nową obstawił, no, Nowa Esports, myślę, tak jest, Nowa Esports, no. Dobra, lecimy sobie dalej. Kto wygrał Mistrzostwa Świata w 2019 roku? Tu mamy Nowa Esports, SK Gaming, Tribe Gaming, Zeta, dobra. To jest pierwsze mistrzostwa BSA to były, one były w Chinach Albo w Japonii, gdzieś tam w Azji na pewno I to było Nowa Esports, to na 100% było Nowa Esports Bo jak dobrze pamiętam Albo mi się pomyliły roki Roki, lata, lata chyba się mówi Bardziej, no to jak wygrał Nie, to jest, to jest 2019 Dobra, Nowa Esports, nawet wam powiem kto tam grał Grał tam Tom Grał tam yy... Cymantek, chyba jakoś tak, jeszcze jakiś trzeci, tak mi się wydaje i na pewno grał tam Tom, bo on wygrał Mistrzostwa Świata, tydzień później nagrałem z nim odcinek gdzie gram 1v1 jeden jeden z jednym z najlepszych graczy na świecie i z nim wygrałem rundę na kolty więc pamiętam to jak dziś, bo ten film zrobił dużo wyświetleń, więc na 100% jest to nowa esport moim zdaniem I jest to też dobra odpowiedź, więc bardzo fajnie ile jest rzadkich postaci w Brawl Stars? rzadkie, czyli zielone, Poco El Primo Kurczę, dobra, nie będę wymieniał, bo to wstyd jak, 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 jak jakąś pominę e, myślę, że albo 7, albo 8 e, dałbym 8, 8, 8 8, 8, 8, let's go! Znowu moja taktyka zadziałała, pamiętajcie. Zawsze pomiędzy dajemy. No i lecimy dalej, moi drodzy. Ile jest rzadkich postaci w Brawlista? Z rzadkich postaci w Brawlista. Ej, dobra, ich jest mało, to mogę w sumie w miarę policzyć. Lecimy tak: Poco, El Primo, Colt, Rosa. Yy, no i się skończyło, widzowie, wymienianie. Co tam jeszcze było? Czekajcie, ból. Ból jest chyba też. Nie, ból jest niebieski, chyba. Ból jest, nie... ból jest niebieski? Kurde, nie wiem, czy ból jest niebieski. Dobra, nie wiem, też nie policzę, to, to, to są za trudne pytania, dobra, nie wiem, wstawię, że 9, niech będzie 9, moi drodzy, no i 8 niestety, i to było też ostatnie pytanie, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, macie tu na dole gdzieś punkty, moi drodzy, moje, Toriego, więc widzicie, kto wygrał, jeżeli wam się spodobał taki odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i to już chyba wszystkie pytanka, więc mam nadzieję, że poszło mi całkiem dobrze, chyba nie było tragedii, dzięki za otwarte do końca, pamiętajcie o subiku na kanale Pandy i w górę po tym odcinkiem, do zobaczenia, siemano!